Siemanko, witam Was na moim drugim lub nawet trzecim kanale. Mały lekki sprzęt wędkarski. Dzisiaj mamy do omówienia pilot i łódkę Fishing Boat. Krótko dwa słowa o tej łódce. Producentem tej łódki jest kolega, znajomy z Rybnika. On ją sam wykonuje w całości. Wszystkie podzespoły, nie mam pojęcia skąd są, czy to jest z Polska, czy Chiny, czy z Niemiec, czy z Francji, ale wszystkie podzespoły on ma. Kadłub swój montuje i nazwał sobie ją Fishing Boat. Tutaj mamy pilot. Pilot bardzo prosty w budowie. Na wyświetlaczu na pilocie mamy poziom naładowania baterii. W tym momencie jest 11,5 V, czyli śmiało, śmiało jeszcze możemy jeździć. Pilot bardzo prostej budowy. Tak jak wcześniej wspomniałem, pokazuje tutaj nam naładowanie baterii. Jazda do przodu, jazda do tyłu. Otwieranie komór w lewo, w prawo, są dwie komory w tej łódce, światła, miganie. Co jest ważne w tym pilocie? Ten pilot, akurat ten w tej wersji najtańszej, on ma pojemność, że ta pojemność, co ja to mówię, i płynie na odległość 250 metrów. Co to oznacza dla nas 250 metrów? Płyniemy łódką po jeziorze, mija nam 250 metr, świeci nam się dioda na łódce niebieska i łódka się wyłącza. To jest ten pilot, najtańszy. I łódka się wyłącza. Wtedy musimy podejść 10 metrów do przodu i łódkę wycofać. Są piloty droższe. Można je kupić zamiast tego. Są piloty droższe. One mają nawet do 2 km zasięg. A to wtedy oznacza, że jak przekroczymy te 2 km, co już praktycznie stracimy widok łódki, to już praktycznie możemy nie wrócić do brzegu. Chyba że ktoś ma taki sokoli wzrok i sobie pokieruje. Są lepsze 2000 metrów. Ten akurat najtańsza opcja do tej łódki 250 metrów. Sama łódka wygląda tak. Kadłub specjalnie przystosowany na wielkie fale, które zobaczycie potem, jak już włączę resztę filmu. Producent sobie ją nazwał Fishing Boat. Tu jest bardzo prosta konstrukcja, jeżeli chodzi o baterie. Gniazdo na naładowanie. Tutaj mamy różnego rodzaju diody. Środkowa dioda nam pokazuje właśnie wyczerpanie się baterii. I włączamy teraz łódkę. Pokazuje nam wyświetlacz 12,3 V. Jeżeli dochodzimy do 10 V, to już jest ostrzeżenie, żeby dalej łódką nie pływać. Zapytacie pewnie, po co to ostrzeżenie? Już szybko odpowiadam. Jest to bardzo dobre, bo wtedy wiemy, że jak mamy na przykład 10,9 V, czy 10,8, że została nam jedna wywózka tam na ileś metrów, bo jakby było na przykład na 250, to mogłoby nam braknąć, że tak powiem, prądu. Jako tako tego prądu nie braknie. Ona wróci, można zejść powyżej, poniżej nawet 10, tylko wtedy ryzykujemy osłabieniem sobie bardzo, bardzo baterii. Czyli te baterie nie powinny być tak bardzo wyładowywane. To oznacza, że następne załadowanie baterii po prostu już będzie słabsze i już nie naładujemy tak, jakby były te baterie nowe. Więc jak w każdych łódkach od razu mówię, jeden komplet baterii to jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. My byliśmy teraz z danym na uroczysku karpiowym. To Wam powiem szczerze, starczyła nam na 2 dni z braniami. A wypływaliśmy dosyć długo, na 2 dni, z czego 100% ja wywoziłem, a idzie powiedzieć 50% dany, bo on też robił zrzutu i nie wszystko, co miał rzucone na wędkę, nie było wywożone daleko gdzieś tam. No, czyli lepiej mieć 2 komplety, patrząc na Mateusza i ten klub Team MMD, oni mają 3 komplety baterii. Jeżeli chodzi o baterię z pilota, to już jest inna bajka, jest dużo, dużo bardziej wytrzymała. Ona, pilot, tyle po prostu nie zżera energii. I jak już byłem teraz na 3 zasiadkach, Babiczok, Barzyna i teraz uroczysko karpiowe, bateria z pilota była cały czas naładowana i jak jeszcze widzieliście, pokazuje 11,3 V, więc jeszcze z 1-2 zasiadki by obstała. Tak, z baterii z pilota się nie musimy martwić, to się ładuje raz za jakiś czas. Najważniejsza jest bateria w łódce, bo tam najwięcej energii jest poświęcane na płynięcie łódki. Teraz tą łódeczkę trochę wypłyniemy, popływamy. Będziecie mieli okazję sobie popatrzeć.
Ja akurat światło mam wszystkie załączone, to idzie wszystko fajnie wyłączyć. Na razie płyniemy. Migamy światełkiem, wyłączamy diody, otwieramy klapy. Co tu dużo mówić o tej łódce? Tak pokrótku. Wy sobie ją teraz oglądajcie, ja będę opowiadał. Łódka bardzo dobrze się na razie nam spisała, jeżeli chodzi o pływanie. Minusem tej łódki jest to, że jest łódką gołą. Czyli nie mamy tutaj żadnej opcji z echosondą czy z GPS-em. To jest wszystko do załączenia, czyli można sobie tą taką opcję bogatszą zamówić. Ale niestety tu są ceny dosyć wysokie. Sama łódka mniej więcej tego pilota i takiego wyglądu kosztuje około 2800 zł. Tutaj mamy opcję podłączenia anteny. Ten czerwony cypelek. Jeżeli chodzi o antenę, to antena jest przygotowana na echosondę. Echosondę trzeba liczyć, o ile się nie mylę, około 2500-3000 zł, to jest dodatek plus potem GPS. Producent powiedział, że nie zakłada tu jakichś tam byle jakich echosond, tylko konkretne echosondy poważnych firm z bardzo dobrą dokładnością, więc dlatego ta cena jest taka jaka jest. No i echosonda jest na drugim ekranie, czyli nie ma ją teoretycznie w pilocie. Teraz możecie krótko zobaczyć, jak to wygląda. Pod kątem pływania łódka dosyć szybka, szybsza niż ta nasza, co my mamy z Miwardi. Dość dobrze się sprawuje, jeżeli chodzi o wywózki. I wam powiem, że pod kątem samego pływania i samej wywózki mogę dać ocenę bardzo dobrą. Jeszcze plusem jest tej łódki to, że producent, czyli nasz kolega znajomy z Rybnika, wszystkie części ma zamienne do tej łódki, więc jeżeli nam się coś stanie, typu ala silnik się zepsuje lub się spali silniczki, wirniki, akumulatory, czy coś się przepali, jakaś tam część w łódce, czy jakieś bezpieczniki, czy nawet nam pęknie kadłub, bo łódkę gdzieś tak niefortunnie położyliśmy na bentonie z wysokości i pękło, on jest to w stanie wszystko naprawić. I tu jest największy plus tego wszystkiego, że mamy to tego gościa w Polsce, w Rybniku, a nie gdzieś tam w Chinach. Bo każda pierdołka, co nam się zepsuje, to jest do wymienienia. I nawet jeżeli chodzi o konserwację, co dwuletnią, czy tam jakaś wymiana, co jakieś parę lat części. Więc mamy plus tą łódką taki, że może nam służyć naprawdę, naprawdę lata. Gdzie inne sprowadzane, nie wiadomo skąd łódki, to już musimy potem się starać, by znaleźć producenta. To jest tylko takie moje zdanie, ale zaś minusem są te koszty. Chociaż sama łódka może nie jest aż tak droga, bo 2700-800 zł, ale koszty potem dokładania tych GPS-ów i tych echosond, by ją wzbogacić. A to czasami się przydaje. Choć ja ją właśnie na uroczysku miałem bez echosondy i bardziej połowiłem niż na naszej łódce z echosondą na barzynie, ale to może przypadek. Utopimy tej łódki na takiej fali. Dzisiaj naprawdę ma wielki test.
Panowie i panie, karpik z uroczyska na śniadanie.